błędem jest w ogóle wielu, no również dziennikarzy, że za mało docenia Dytkę. Myślę, że to jest bardzo dobry zawodnik, który się rozwija i trzeba bardzo na niego uważać. No, jest szybki i przy trochę gorszej dyspozycji jest już bardzo groźny, a myślę, że z każdym rajdem będzie groźniejszy, więc myślę, że powinniśmy zacząć go bardziej zauważać, jako już taką gwiazdę. To bardzo fajne uczucie. Półtorej roku cały nasz zespół na jego pracował i naprawdę wszystko to idzie tak gładko, tak bez problemu, z taką przyjemnością jazdy w tym zespole, że tak naprawdę trzeba po prostu trzeba to przeżyć, żeby zrozumieć moją radość i z tytułu i wszystkim z tytułu zdobytego w tak wspaniałym zespole.